Cześć, z tej strony Michał Kanclerz, wasz trener z internetu i dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak podnieść testosteron naturalnie. Poproszę was o łapkę w górę i jedziemy z tematem. Dzisiaj rozprawimy się z mitami, odniesiemy się do badań, do tego, co po prostu działa w praktyce, jednak mimo wszystko warto byłoby zacząć od usystematyzowania tego, czym jest testosteron. Pewnie większość z was wie, ale dla przypomnienia jest to hormon płciowy, dominujący hormon płciowy męski, a hormony pełnią funkcję regulującą. W naszym organizmie, wyobraźcie sobie, hormony to są swego rodzaju tacy szefowie, którzy rozkazują pracownikom, w tym wypadku różnym tkankom, różnym substratom energetycznym, co ma się z nimi dziać, żeby uzyskać określony efekt. Tłuszczu, tu testosteron, nie odkładaj się w biodrach. Odkładaj się w brzuchu. A jak to zwykle bywa z gospodarką hormonalną, tak samo z testosteronem warto mieć ten hormon m.in. w normie, a zagwarantuje nam to życie dużo lepszej jakości. Życie, które będzie obfitowało przede wszystkim w witalność. Tak? Wiem, że prawdopodobnie wiele osób spodziewa się po tym kanale przede wszystkim kontekstu związanego z masą mięśniową, kompozycją ciała. Tak, tutaj testosteron pośrednio i bezpośrednio bardzo korzystnie na nas działa. Wpływa, może wbrew pozorom, niekoniecznie jednoznacznie na ilość masy mięśniowej, ale na jakość masy mięśniowej, tonus, naszą siłę, naszą sprawność, chęć do trenowania po prostu, łatwość w utrzymaniu już zbudowanej masy mięśniowej, jak i dodatkowo zagwarantuje nam to, że jeżeli mamy zapisane w genach to, żeby mieć zarost, no to żeby ten zarost wreszcie się pojawił, jeżeli być może przez zaburzenia hormonalne nie dostrzegamy u siebie cech trzeciorzędowych typowo męskich. Niestety w pakiecie, jeżeli mamy zapisane w genach łysienie, no to testosteron też może właśnie indukować to, że to pojawi się szybciej. No ale cóż po stracie paru włosów na głowie, kiedy obrośniemy włosami na klacie i na plecach. To chyba dobrze, prawda? W każdym razie to właśnie ta pierwotna pewność siebie, radość życia, to jest największy bonus posiadania testosteronu w normie. I właśnie wokół tego tematu posiadania testosteronu w normie będziemy się kręcić, bo najlepszym możliwym boosterem testosteronu jest paradoksalnie nie obniżanie go przez czynniki środowiskowe. Czyli właśnie jak chcemy podnieść testosteron, to w istocie my nie chcemy go jednoznacznie podnosić, tylko chcemy wyeliminować czynniki, które testosteron obniżają. To jest najlepsza kuracja dla naturala. Zacznijmy od diety, w której poruszymy parę aspektów. Są takie produkty, które stereotypowo kojarzą się właśnie z takim męskim żarciem, po prostu mięcho rozszarpywane rękami i tak dalej. Albo, też łatwe skojarzenie, są produkty, które są określane jako afrodyzjak. A wiecie, jaki tutaj jest punkt wspólny? Zawartość cynku. Na przykład ostrygi mają dużo cynku. Analogicznie mięso, może nie tyle, co ma bardzo dużo cynku, tylko ma bardzo biodostępny cynk, czyli bardzo wchłanialny. W przeciwieństwie do niektórych produktów roślinnych, które może też mają dużo cynku, jednak niestety w pakiecie mogą też zawierać fityniany, szczawiany, które mogą utrudniać właśnie przyswajanie tego minerału ze spożytego pokarmu. Cynk sam w sobie nie podniesie testosteronu, jeżeli będziemy objadać się cynkiem, testosteron nie będzie przekraczał granicy normy, natomiast korelacja jest następująca, jeżeli będziemy mieć niedobory cynku, no to skazujemy się na to, że będziemy mieć po prostu mniej testosteronu. Dlatego tutaj nie zachęcam was jednoznacznie do tego, żeby cynk suplementować. Wystarczy zjeść raz na jakiś czas mięso, jeżeli nie jesteście fanem, no to sery żółte. Dodatkowo produkty roślinne też jak najbardziej mogą się okazać właśnie zbawienne. Nasiona słonecznika, pestki dyni i kasza gryczana. Kasza gryczana odmieniana przez wszystkie przypadki tutaj prawie jak mozzarella light na kanale, bo w kaszy gryczanej jest bardzo dużo dobrego. Więc i bez krwistych steków też się obędzie. Tymczasem możemy właśnie skupić się na drugim aspekcie diety, który wywinduje nasz testosteron do góry. Musimy doprowadzić się za sprawą diety do niższego poziomu tkanki tłuszczowej, jeżeli nasz poziom tkanki tłuszczowej jest bardzo wysoki, bo ten niestety nie sprzyja testosteronowi, sprzyja nawet namnażaniu się hormonów damskich w męskim ustroju, a tego chcielibyśmy uniknąć, jeżeli chcielibyśmy wyglądać jak młody bóg, a nie rozrastać się na przykład jak choinka, im niżej, tym szerzej i jeszcze dodatkowo wyhodować piersi, męskie piersi, tak? Takie rzeczy też się zdarzają. I analogicznie w drugą stronę nie możemy też być zachudzeni, mieć zbyt niskiego poziomu tkanki tłuszczowej przez zbyt długi okres, bo wtedy też pierwsze, co się wyłącza, no to nasze funkcje reprodukcyjne, w tym właśnie spada libido, spada poziom testosteronu. Tak naturalnie zaprogramowała nas natura, kiedy nie mamy pożywienia dla siebie, no to tym bardziej prawdopodobnie nie będziemy w stanie zapewnić zasobów naszym potomkom. Rozwiązaniem zatem jest optymalna masa ciała, do której doprowadzimy się, ograniczając przede wszystkim ilość kalorii w diecie, jeżeli mamy dużo tłuszczu. Mniej energii z jedzenia, nieważne w jaki sposób się do tego dokopiemy, ja polecam dietę elastyczną, ktoś inny może polecić dietę eliminacyjną, ktoś inny jeszcze jakieś cuda na kiju. W każdym razie, jeżeli mamy dużo tkanki tłuszczowej,
to będziemy mieć mniej testosteronu okresowo, tak jak ten stan będzie się utrzymywał. Więc dieta z deficytem. I w drugą stronę, jeżeli redukujemy, jeżeli chudniemy, to tu i teraz możemy mieć niższy poziom testosteronu, dlatego ponownie odsyłam do koncepcji, którą tu wielokrotnie omawiam, żeby redukować nie dłużej niż 2 miesiące jednorazowo. Jak odchudzamy się 30 dni, 60 dni, no to wtedy robimy tydzień lub 2 tygodnie przerwy, żeby ponownie, być może dalej się odchudzać, ale nigdy jednym ciągiem nie zbliżamy się do niskiego poziomu tkanki tłuszczowej, jednym na przykład rocznym ciągiem, taką wieczną redukcją. Wyjątkiem jest otyłość, wtedy jak najbardziej spoko, taka redukcja jednorazowa może być dłuższa. Natomiast dla dobrego samopoczucia, dlatego żeby nasz układ hormonalny działał jak szwajcarski zegarek, robimy redukcję z przerwami. Jak Formuła 1, jak zaraz do pit stopu, tak samo w redukcji. Odchudzanie, przerwa. Odchudzanie, przerwa. A nie szokowanie organizmu, tak jak zawsze się objadałeś codziennie, no to teraz przez najbliższy rok nie będziesz jeść nic. To po prostu nie dość, że jest szkodliwe, to najczęściej nie działa, bo takich założeń się nie da utrzymać. Kolejna sprawa, bierzemy się w garść, czy nam się chce trenować, czy nam się nie chce trenować, musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy czasem nie wpadliśmy w taki marazm, że przez to, że nie chciało nam się trenować, my po prostu nie mamy mało energii. Bo tak to działa. Jak zmusimy się do tego, żeby podjąć jakąś aktywność, to potem obudzimy się rzeźce i będzie nam dużo łatwiej zacząć drugi, trzeci, czwarty trening i tak dalej. Aktywność treningowa, a w szczególności trening oporowy, właśnie koreluje z wyższym poziomem testosteronu. No i pewnie spotkaliście się z taką półprawdą na temat tego, że trening nóg znacznie podnosi poziom testosteronu. W istocie trening dowolnych mięśni, trening zmuszający nas do dużej pracy stymuluje układ hormonalny, a nogi to po prostu bardzo duże mięśnie, więc jest to łatwiejsze do zaobserwowania, ale po prostu trzeba trenować ciężko cokolwiek. Jednak nie przetrenowywujemy się i tutaj płynnie przejdziemy do następnego punktu, gdyż to właśnie kortyzol, hormon stresu, jest zabójcą testosteronu. Znowu wracamy do wniosku, jak najlepiej mieć dużo testosteronu, nie obniżać go. Co obniża właśnie testosteron? Kortyzol i niewysypianie się. Dwie te rzeczy warto rozpracować, bo już nawet parę godzin zerwanego snu może znacznie rzutować na obniżenie testosteronu, a tym samym właśnie zadowolenia, tego w jaki sposób podchodzimy do życia. Więc sen, odsyłam do innych materiałów, które są właśnie poświęcone temu, jak się wysypiać. Z suplementacji pierwsza rzecz, którą codziennie stosuję, ashwagandha. Ashwagandha podnosi testosteron lepiej niż inne boostery u osób zestresowanych. A to jest prawdopodobnie miażdżąca część naszej populacji. Ja codziennie stosuję ashwagandę nie po to, żeby podnieść testosteron, tylko po to, żeby obniżyć kortyzol i w efekcie właśnie poprawiają się osiągi treningowe i właśnie ten wspomniany testosteron. I tutaj możemy też płynnie zahaczyć o drugi suplement, który codziennie stosuję. Jest jeszcze kreatyna, ale to nie jest odcinek o kreatynie. Witamina D3. Witamina D3 szczególnie ważne, żeby ją suplementować w okresie jesienno-zimowym. I tutaj znowu może skojarzenie właśnie Wam się pojawić, takie jakim jest to, że ludzie się na przykład zakochują, jak wychodzi pierwsze słońce. I to właśnie się wszystko ze sobą łączy w następujący sposób. Niedobory witaminy D3, którą zyskujemy na przykład przez to, że wystawiamy się na ekspozycję słońca lub suplementujemy, nie mamy witaminy D3, obniży nam się testosteron. Suplementujemy witaminę D3, podnosi nam się testosteron do tej właśnie pożądanej, naturalnej wartości. I analogicznie, jeżeli ludziom się podnosił testosteron, kiedy wyszły pierwsze promienie słońca, no to od razu libido skacze. To działa u kobiet, to działa u mężczyzn. U kobiet znacznie mniejsza ilość testosteronu bardzo podnosi libido. U mężczyzn naturalne, fizjologiczne ilości testosteronu też gwarantują, że osprzęt i popęd będą działały bez zarzutu. Te dwa wspomniane suplementy oczywiście znajdziecie u nas na sklepie zdrowaforma.pl w skondensowanej dawce, adekwatnej do tego, żeby właśnie prowadzić styl życia, w którym jest i trening, i po prostu jest dobre samopoczucie, a nie ma przeginania na jakimś polu. Podsumowując, warto dbać też o to, żeby nie zaniedbać cynku, nie zaniedbać snu, w diecie zadbać o to, żeby nie być wychudzonym, to znaczy można się odchudzać, ale w odchudzaniu robić przerwy, ale nie mieć też nadmiarowej ilości tkanki tłuszczowej. Najlepszy możliwy skok testosteronu zagwarantuje sobie każda osoba naturalna poprzez to, że okiełzna czynniki, które testosteron obniżają, a nie będzie się jednoznacznie koncentrować tylko na tym, jak podnosić testosteron. Nie obniżaj swojego testosteronu,
będziesz się czuł dużo lepiej. Jak się będziesz lepiej czuł, dużo łatwiej się zmotywujesz do treningu. Jak jeszcze się nie czujesz bardzo dobrze, no to i tak pójdź na trening, żeby wpaść w to takie, tym razem nie błędne koło, tylko takie dobre koło. Ćwiczysz, dzięki temu dobrze się zmęczysz, przez to dobrze się wyśpisz, będziesz miał apetyt na to, żeby jeść te produkty, między innymi bogate w cynk. I tak to funkcjonuje. Styl życia to najpotężniejsze narzędzie do tego, żeby mieć dobrą sylwetkę, dobre samopoczucie, dobre zdrowie i wiele więcej. Przypominam o stronie zdrowaforma.pl, witamina D3 w skondensowanej ilości, ashwagandha, no i oczywiście moja książka z programem żywieniowo-treningowym. Tam na Was czekają, a niebawem święta, więc kto wie, może warto sprawić sobie taki prezent, przynajmniej sobie, jak nie komuś bliskiemu. Do zobaczenia w kolejnych nagraniach. Cześć!